ale teraz strzał i gol! Pięknie stępień przymierzył z niebieskiej, no i są owacje na Jandorze. Wykorzystana przewaga na przodu, choć nic na to nie wskazywało, ale stępień przymierzył kapitalnie. No i jeżeli Lotos zdobył 5 goli, to na pewno ten jeden na przodu jest najładniejszy w całym tym meczu. Pan Moment, to bardzo świetnie to wygląda, stoń gol! 1-1! Ładnie wiązała się ta akcja, 3 dobre podania. Idealnie wprowadzony krążek do Jastrzębskiej bramki. Dyskuje krążek, jeszcze 10 sekund, przewadzę 5 na 3. Klement Pretnar przymierzył, uderzył, jest gol! Klement Pretnar, identyczna praktycznie bramka jak pierwsza zdobyta w tym spotkaniu. Klement Pretnar zdobywa drugą bramkę w tym samym stylu za Replast Unii Oświęcim. Ten Słoweniec już specjalizuje się w takich strzałach. Cofał krążek do swojej terci obronnej. Jak poradzą sobie Torunianie? Nie poradzili sobie. Michael Cichy, fatalny błąd Jewgenija Jeremienki, który wydawało się, że miał już krążek opanowany, że mógł go wystrzeliwać byle dalej od swojej bramki. Tymczasem stracił ten krążek, no, z takiego prezentu bardzo chętnie skorzystał Michael Cichy. No jeszcze raz ta sytuacja. Zastanowienia, nawet nie przyjmował krążka. Tylko trzasnął jak tylko mógł i krążek wylądował.